tym miejscu od zawsze straszyło. Typowy przykład. Jechał gospodarz z koniem, załóżmy, w tym kierunku, a tu nagle coś z krzaków wyskoczyło, siadło na wóz. Koń stanął spieniony, prawie ledwo mógł uciągnąć. Ujechało tam 10 metrów, 15, zeskoczyło koń w galop i w długą. Tu jakieś tam ludzie tu widzieli światełka, różne ten. I to wszystko zniknęło, bo jak postawiono na tym drzewie, ułożono kapliczkę. Potem, to nie było to drzewo, to było drzewo sąsiednie. Będę sobie czynał. To było poprzednie ten. I strachy znikły po zawieszeniu tej kapliczki. I potem złodziej ukradł drzewo razem z kapliczką. Kapliczka upadła. Zaczęły się strachy z powrotem. Moja mama też się opowiada, dała o strachu. Jakie tutaj były, jakie tu zwierzęta różne widziała ten. I słuchajcie, według niektórych te brewerie, wszystko to wyprawiała jakaś dziedziczka z Chotynik, która podobno się utopiła, albo nawet ktoś jej pomógł. Tutaj w workach taki był staw, się nazywał Oczko. I podobno w tym Oczku się utopiła, albo jej pomogli. I to ona te brewerie wyczyniała. I teraz tak. Najstarsza to jest ta, dobrze mówię, mała kapliczka. Jakieś 5 czy 6 lat temu, nie pamiętam daty, pan Ucieszyński z Chotyni zrobił drugą kapliczkę z tym świątkiem u góry. A tutaj kwiaty ludzie ozdabiali. I to drugie drzewo się ono rozgałęziło i kiedyś się jedna część złamała. Bo to jest, mówię, drugie drzewo z tą kapliczką. To jest taka historia tej kapliczki. W ogóle zresztą kapliczki to były często na uroczyska stawiane różnych, tam gdzie straszyli.